Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Michał Michalski. Zobaczymy dzisiaj moje gospodarstwo w miejscowości Chrzczonowice. Głównie odmiany Gala i Prince. Temperatura w tym roku spadła do minus 3 stopni, a zawiązki w moim sadzie wyglądają po tych przymrozkach mniej więcej tak, jak tutaj widzimy. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Lewandowski, jestem pracownikiem firmy BASF. Odpowiadam za sady i za jagodniki towarowe. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy piątek, 24 maja, czyli praktycznie jesteśmy po kwitnieniu w tym momencie. Za chwilę rozpocznie się następna faza fenologiczna w sadach, czyli opad czerwcowy zawiązków. Co się działo w sadach w tym roku? Szanowni Państwo, jak doskonale wiecie i pamiętacie, kwiecień był bardzo suchym miesiącem w Polsce. Można określić to w ten sposób, że mieliśmy w sadach praktycznie suszę. Oczywiście poza rejonami wybranymi, czyli gdzieś tam południowa Polska, gdzie rzeczywiście tego deszczu było dosyć sporo, jednak można stwierdzić, że reszta kraju praktycznie deszczu w kwietniu nie miała. Czyli nasze drzewa były po pierwsze pod wpływem stresu związanego z brakiem wody. Przyszedł czas kwitnienia i w tym momencie, w tym bardzo ważnym momencie w cyklu życiowym drzewa, niestety mieliśmy przymrozki, znowu przymrozki w Polsce. Temperatura miejscami spadała poniżej zera i to czasami dużo. Tutaj u kolegi, u którego dzisiaj gościmy, ta temperatura spadła do minus 3 stopni, ale bywały też miejsca, czy są też miejsca w kraju, gdzie temperatura była około nawet minus 7 stopni, czyli tak naprawdę był po prostu mróz w nocy. Szanowni Państwo, czyli można stwierdzić rzeczywiście, że nasze sady w tym roku były wyjątkowo przez aurę dotknięte. Po pierwsze susza wiosenna, po drugie przymrozki w trakcie kwitnienia. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, zaczyna się faza fenologiczna, którą nazywamy opad czerwcowy, czyli zaczynają zrzucać zawiązki. Ten proces jest całkowicie procesem naturalnym, drzewa co roku zrzucają te zawiązki, tylko że to zrzucanie tych zawiązków może być bardziej intensywne bądź mniej intensywne. Niestety drzewa mają tą tendencję, że jeżeli są pod wpływem stresu różnorakiego, w tym roku było to stres związany z suszą i stres związany z przymrozkami, będąc pod wpływem takiego stresu mają tendencję do zrzucania nadmiernego zawiązków. Czyli to, co mamy na drzewach, jeszcze rzeczywiście bardzo mocno się przerzedzi, te drzewa nasze zrzucą te zawiązki. Jak wspomóc drzewa, jak im pomóc, żeby te zawiązki jednak utrzymały na drzewie, żeby duża część, znaczna część tych zawiązków się utrzymała na drzewach? Szanowni Państwo, jest taka metoda. My mamy w naszej ofercie preparat, który się nazywa Regalis Plus. Znacie Państwo ten preparat doskonale, stosujecie go od lat. Główną właściwością tego preparatu jest to, że on ogranicza wyrastanie pędów jednorocznych, zwanych potocznie wilkami, ale nie tylko. Inną unikalną cechą tego preparatu jest to, że on potrafi wspomóc drzewo w tym, żeby tych zawiązków nie zrzucało. Jaki jest mechanizm tego działania? Drzewo produkuje etylen. Etylen jest to gaz zwany potocznie hormonem starzenia. Jest to oczywiście proces całkowicie naturalny. Ten etylen się produkuje zawsze w koronie drzewa. I taką mamy oto sytuację, że drzewo, będąc pod wpływem stresów pogodowych, produkuje tego etylenu więcej i ta chmura etylenowa, która otacza koronę drzewa, jest po prostu bardziej wysycona tym etylenem. Tak jak wspomniałem, etylen jest hormonem starzenia i działa on w ten sposób, że powoduje po prostu przedwczesne dojrzewanie zawiązków. Zawiązki przedwcześnie dojrzałe są po prostu zrzucane przez drzewo. I właśnie Regalis ma tą unikalną właściwość, że blokuje, zaburza syntezę tego etylenu. Tego etylenu w obrębie korony jest po prostu mniej po zastosowaniu Regalisu. Co oczywiście powoduje to, że zawiązki się wolniej starzeją lub w mniejszym stopniu starzeją i nie opadają przedwcześnie.
To jest jeden mechanizm. Drugi mechanizm, który wspomaga zawiązywanie zawiązków, to jest to, co wspomniałem, ograniczenie wyrastania wegetatywnych pędów zwanych wilkami. Stosując regalis, ograniczając wzrost, wyrastanie tych pędów wegetatywnych, ułatwiamy zawiązkowi pobieranie składników pokarmowych. Tą konkurencję między zawiązkami a pędami wegetatywnymi wyrównujemy. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy na drzewie wysoki, wyrośnięty bardzo mocno jednoroczny pęd wegetatywny i obok zawiązek osłabiony. Tą konkurencję o składniki pokarmowe wygrywa w tej sytuacji wegetatywny pęd. Co się dzieje, jeżeli ten pęd wegetatywny jest krótki, ograniczony dzięki regalisowi? Po prostu ta konkurencja między zawiązkiem a pędem o składniki pokarmowe jest dużo, dużo mniejsza. Szanowni Państwo, podsumowując, regalis jest doskonałym narzędziem do tego, żeby wspomóc drzewo w zawiązywaniu, w utrzymywaniu zawiązków po tym trudnym okresie kwitnieniowym. Dzieje się to dzięki dwóm mechanizmom działania. Po pierwsze, blokowanie czy zaburzanie syntezy etylenu, czyli hormonu starzenia. Po drugie, znoszenia konkurencji o składniki pokarmowe między pędem jednorocznym a zawiązkami. Jak stosować regalis właśnie w celu poprawienia czy wspomagania drzew w utrzymaniu zawiązków? Stosujmy go właśnie teraz, w tej chwili, w dawce od 0,8 do kg na hektar. Czas stosowania to jest od 2 do 4 tygodni po drugim zabiegu regalisem. Należy pamiętać przy tym, żeby nie przekraczać sumarycznej dawki regalisu na hektar wnoszonej w ciągu sezonu 2,5 kg. Dziękuję bardzo.